Czy jest możliwe, że znieczulenie nie zadziała? Bo u mojej znajomej nie zadziałało i wszystko czuła, krzyczała, że nie działa, a lekarze nic. Znieczulenie, jak każda procedura medyczna, może się nie udać. Być nieskuteczne. Na szczęście w przypadku znieczulenia najczęściej wystarczy chwilę dłużej poczekać i dać szansę znieczuleniu, aby zadziałało. Są sytuacje, na przykład przy cięciu cesarskim z powodu zagrożenia życia dziecka, że nie ma czasu, żeby poczekać. I wtedy trzeba podjąć trudną decyzję, ile poczekać, czy i jak poszerzyć znieczulenie, mając świadomość, że z jednej strony mamy cierpiącą pacjentkę, a z drugiej zagrożone życie dziecka. Niestety zdarza się też tak, że operator jest po prostu niecierpliwy. I słusznie kojarzy się to ze średniowieczem, kiedy chirurg musiał być przede wszystkim szybki, a nie empatyczny. Na szczęście czasy się zmieniają, ale nadal jest sporo do zrobienia w kwestii leczenia bólu.